Cześć, moi drodzy, witam Was serdecznie na portalu videotesty.pl. Ja jestem Dawid. Zapraszam Was dzisiaj na recenzję komputera All-in-One od MSI dla graczy, moi drodzy, oznaczonego symbolem AG2712A. Zapraszam. Konstrukcja MSI to nie inaczej, jak możecie się z samej nazwy oczywiście już wywnioskować, jednostka, która posiada ekran o przekątnej 27 cali. Co do rozdzielczości, to tutaj nikogo chyba nie zaskoczę, bo to jest oczywiście Full HD, czyli 1920x1080 pikseli. Jak widzicie ekran, ja tutaj się tak kręcę, widzicie troszeczkę aparat, oświetlenie, które się odbija, jest po części matowy. Natomiast to nie jest taki typowy mat, jak możecie spotkać w przypadku typowych monitorów matowych, takich całkowicie. I całość stanowi jedną powierzchnię. Moi drodzy, ten ekran, ten 27-calowy ekran jest jednostką dotykową, tak więc możemy tutaj sobie bez problemu operować również palcem, a z uwagi na fakt, że jest tutaj zainstalowany przez producenta już system Windows 8, myślę, że jest to całkiem ciekawa funkcja. Natomiast no, raczej nie siedzimy za blisko przy tak dużej jednostce i myślę, że to tak naprawdę dla wielu może być plus, dla innych może to równie dobrze być minus. Jeżeli chodzi o ramkę, ta jest dosyć gruba i sam komputer, jak widzicie, tutaj zajmie dosyć dużą przestrzeń na biurku. Natomiast zobaczmy teraz na szczegóły. Do góry mamy tutaj oczywiście ukrytą nie tylko samą kamerę, to jest oczywiście rzecz oczywista, ale także mikrofon oraz czujnik. Czujnik do pilota, który jest częścią zestawu i pozwala nam korzystać z tego komputera jak z prawdziwej platformy multimedialnej. Idziemy sobie na dół i tutaj bardzo charakterystyczny element, czyli oczywiście logo MSI i ten znaczek Gaming Series AG2712 jest komputerem, który jest przeznaczony, dedykowany przede wszystkim graczom. Jednostka oparta o procesor Intel i7 jeszcze Ivy Bridge oraz grafikę AMD Radeon HD, oczywiście serii 8000 mobilnej, szczegóły zaraz zobaczycie. Daje radę w grach bez problemu, to również też będziecie widzieli. I co mnie bardzo cieszy, to ten komputer posiada dwa dyski SSD zainstalowane przez producenta i skonfigurowany już w macierzy RAID 0, co oznacza naprawdę bardzo duże prędkości zarówno odczytu, jak i zapisu danych. Tam, gdzie jest logo, cała ta listwa bardzo charakterystyczna, karbowana, ponieważ tutaj mamy ukryte oczywiście głośniki. Jako, że jest to komputer all-in-one, mamy również takie głośniki. Poniżej element plastikowy, który stanowi podparcie dla komputera. No i z drugiej strony oczywiście on nie stoi tylko na samym komputerze. Mam również taką dosyć dużą nóżkę, natomiast moim zdaniem jest to minus. Ponieważ regulacja, zobaczcie, odbywa się w sposób płynny, a nie skokowy. Jeżeli mamy dosyć, powiedzmy, mocno przechylony ten monitor i nadusimy go jeszcze mocniej, ona nam się sama po prostu rozjeżdża i to zobaczcie, aż do jakiego poziomu. Ten monitor możemy prawie położyć. Dodatkowo sama nóżka, pewnie ze względów estetycznych, nie posiada tutaj żadnego gumowego zabezpieczenia, przez co bardzo łatwo nam całość jeździ. Komputer MSI posiada grubość około 6 cm, co moim zdaniem jest całkiem przyzwoitym wynikiem. Myślę, że powoli możemy przejść do omawiania portów, jakie ten monitor posiada oraz przycisków. Od samej góry po lewej stronie monitora, patrząc tak od nas, czy w ogóle po lewej stronie komputera, mamy trzy diody. Jedna, która sygnalizuje nam pracę komputera, dioda, która sygnalizuje nam pracę dysku. Poniżej mamy włącznik komputera, a następnie cztery przyciski, które pozwalają nam na regulację ustawień samego monitora. Poniżej we wnętrze mamy dwa porty USB w standardzie 3.0, czytnik kart pamięci, m.in. SD i poniżej bardzo ważny port, czyli wejście zasilające do zewnętrznego zasilacza. Po przeciwnej stronie napęd optyczny, jak widzicie, również w charakterystycznych barwach dla serii gamingowej MSI, czyli czarno-czerwony. No i część zasadnicza portu wejść-wyjść. Jeszcze wyjmę odbiornik od klawiatury. Zobaczmy, przede wszystkim tak, to co tutaj mamy, to moi drodzy, to nie jest antena do Wi-Fi, tylko do tunera telewizyjnego. Tu jest zainstalowany tuner Avermedia oraz oprogramowanie już od producenta, także możemy sobie telewizję pooglądać również i do tego ten pilot będzie nam bardzo przydatny. Dalej mamy dwa porty HDMI, jeden wyjście, drugi wejście, tak są przynajmniej oznaczone. Oczywiście wejście, a właściwie wyjście monitorowe, DSAP, wejście sieciowe na tradycyjny kabel zakończony, przewód zakończony końcówką RJ45 i kolejne cztery porty USB, dwa w standardzie 3.0 oraz dwa w standardzie 2.0. I najbardziej z brzegu mamy kolejne dwa porty
Tym razem są to porty mini jack, czyli 0,5 mm i jeden to jest oczywiście wejście mikrofonowe, a drugi wyjście słuchawkowe. Praktycznie większość, zdecydowana większość tyłu jest czarna, matowa, więc odciski palców nie są jakoś tutaj super widoczne. Oczywiście mamy w różnych miejscach przy pamięciach dysku i oczywiście do procesora również wloty powietrza chłodnego i wyloty ciepłego, te do góry. Natomiast tutaj z takiego bardziej błyszczącego elementu zostało wykonane logo MSI, tutaj gamerskie, tak? Czyli od razu wiemy, że produkt jest dedykowany dla graczy. Niestety, ale część podstawy tutaj, czy właściwie tej stopy, na której komputer się opiera, jest błyszcząca i tutaj i szybciej się gromadzi kurz i trudniej jest to ładnie doczyścić. No wiemy już mniej więcej, jakie porty ma nasz komputer, jak wygląda i możecie sobie go pod tym względem już ocenić. Natomiast teraz przyjrzymy się jeszcze parametrom technicznym, tym podstawowym, czyli przede wszystkim procesor. Moi drodzy, na pokładzie tego potworka znajduje się Intel Core i3 jeszcze trzeciej generacji, czyli Ivy Bridge. Jest to model i7-3630QM, czyli procesor czterordzeniowy, ośmiowątkowy, taktowany bazowo 2,4 GHz. Natomiast oczywiście tutaj również widzicie taktowanie w trybie turbo. Co do pamięci, jak już od razu przy tym jesteśmy, mamy tutaj zainstalowane przez producenta aż 16 GB pamięci, oczywiście typu DDR3. No i karta graficzna, jako że jest to komputer all-in-one, ale dla graczy też nie mogła być tutaj drugorzędna, bo tutaj producent postawił na konstrukcję AMD Radeon HD 8970M, czyli oczywiście ta wersja mobilna z 2048 shaderami na pokładzie. Oczywiście PCI Express w standardzie 3.0. Moi drodzy, zapraszam na testy głośności, poboru prądu i na koniec oczywiście gry. Nasze pomiary rozpoczniemy od sprawdzenia poziomu głośności tego urządzenia. Nasz sonometr ustawiony jest w odległości 30 cm od komputera i popatrzmy, kiedy jest nieobciążany i jakie wartości decybeli tutaj generuje. Decybela ta wartość była najniższa, natomiast najczęściej oscylowało w granicy 35,5, 35,6. Ja tylko dodam, że głośność tła to 34,8 dB, czyli w zasadzie jest niewiele, naprawdę niewiele głośniej. I pobór prądu dla jednostki nieobciążanej, dobrze widzicie, zaledwie około 46 W. W tym momencie nasz komputer od dłuższego czasu już jest obciążany pierwszoekranowo programem FireMark, a w tle leci sobie jeszcze Prime. Posłuchajmy i zobaczmy, ile głośniej jest teraz pod obciążeniem. do 40,4 dB, czyli moim zdaniem wynik rewelacyjny, zwłaszcza jak na komputer dla graczy. I jeszcze oczywiście rzut oka na pobór prądu przez cały komputer. To jest od razu pobór maksymalny 179,1 W. Rewelacja. To, co dla jednych może być plusem, a dla innych minusem tej konstrukcji, to fakt, że ten 27-calowy monitor jest dotykowy. Możemy sobie bez problemu narysować jakąś, powiedzmy, dużą buźkę, tak? O, proszę, to jest nos. O, jęzor. Proszę, jaka ładna buźka. Natomiast niestety, ale tutaj nie ma takiego dobrego multitouchu, jak mieliśmy okazję testować chociażby we wcześniejszych laptopach, również z dotykowymi ekranami. Zobaczcie, nie ma opcji. Idzie cały czas tylko jeden paluch. Tak więc pod tym względem jest to pewien minus. Natomiast dużym plusem z kolei jest fakt, że choć jakość wyświetlanego obrazu no, pozostawia trochę do życzenia, nie da się ukryć, kąty tutaj są naprawdę słabe. O ile jakość obrazu czy kolor barw nie ulega zbytnio zmianie, tak cały obraz ulega samemu rozmazaniu. Natomiast dzięki temu ślady palcy są naprawdę bardzo mało widoczne i po prostu tych palców, tego palcowania na tym monitorze prawie że w ogóle nie widać i za to naprawdę plus.
Testach, zarówno tych związanych z poborem prądu, głośnością pracy, jak i oczywiście po testach z gier. Oprócz tych testów, które widzieliście, ja przeprowadziłem również tradycyjne testy w momentach, w których wykonujemy sobie pomiar tutaj frapsem oraz takie testy syntetyczne, jak chociażby Atto Disk Benchmark, który zmierzy nam wydajność tych dysków SSD zainstalowanych i połączonych w Macierz RAID w tym komputerze. Także oczywiście Cinebench, 3DMark, PCMark. Po wyniki zapraszam Was na portal do tej części tekstowej recenzji. Natomiast teraz możemy sobie już podsumować, jaki tak naprawdę jest to komputer i czy to jest faktycznie komputer dla graczy. Zacznę może od minusów. Moim zdaniem ekran. Ekran tutaj niestety, ale jest minusem, ponieważ jest to jednostka dotykowa, to dla których może być plus, dla których minus. Natomiast co się z tym zwiąże i co będzie niestety minusem dla wszystkich, to są niestety gorsze kąty widzenia. W monitorze, który o tak dużej przekonie 27 cali mógłby ze spokojem służyć tutaj jako taki, powiedzmy, bardzo uniwersalny monitor, powiedzmy, multimedialny, tak, dla całej rodziny, niestety, ale jeżeli idziemy gdzieś z boku tego komputera, nie ma o tyle przekłamań w barwach, ale jest rozmazanie całego obrazu. Na plus należy zaliczyć to, że ślady na matrycy nie są naprawdę uporczywe i musimy mieć albo brudną rękę, albo już naprawdę długo tam dusić po tym monitorze, żeby coś było na tyle widoczne, żeby mogło nas denerwować. Kolejny minus tego komputera to jest niestety, ale jego może nie tyle mocowanie, a sama podstawa, na czym on stoi. Niestety, ale o ile z przodu mamy dodatkowe nóżki, tak, które zapobiegają nam przesunięciu się całej konstrukcji, tak ta noga plastikowa z tyłu moim zdaniem źle spełnia swoje zadanie. Nie ma poszczególnych pozycji, w których możemy monitor zablokować. Całość odbywa się dosyć płynnie i przez to dosyć łatwo wystarczy go trochę do góry nadusić i całość nie tylko, że nam pojedzie, to może się po prostu, jak to zrobimy bardzo źle, jeszcze dodatkowo wywrócić, uszkodzić komputer czy uszkodzić samą podstawę. Także moim zdaniem to jest do poprawy. Co do wyglądu, design może się podobać albo nie, w każdym razie, że całość w charakterystycznych dla sprzętu, dla graczy MSI barwach, z logo oczywiście Gaming Series i moim zdaniem wygląda to dosyć ciekawie, na pewno zwróci uwagę kogoś, kto, nie wiem, przyjdzie na przykład w odwiedziny. Teraz to, co ważniejsze i co moim zdaniem już można jak najbardziej zaliczyć na plus dla tej konstrukcji AG2712A. Przede wszystkim wydajność. Ja naprawdę byłem zaskoczony, kiedy grając na takich swoich standardowych ustawieniach w Medal of Honor Warfighter na niskich multiplayer, tam widziałem ze spokojem ponad 100, słuchajcie, FPS-ów. Moim zdaniem naprawdę bardzo dobry wynik. Wy mieliście okazję widzieć grę w ustawieniach na najwyższej szczegółowości detali, czyli na ultra. No i jak widzieliście, komputer sobie bez problemu dawał radę i dodatkowo, co jest tutaj naprawdę dużym plusem, to był przy tym bardzo cichy. To potwierdziły nam również pomiary sonometrem. Co do poboru prądu przez tą jednostkę, to jest dla mnie, moim zdaniem, rewelacja. Zasilacz tutaj jest, jak dobrze pamiętam, nie chcę Was skłamać, chyba 180 W. Natomiast pobór prądu 170 kilka watów
jak na komputer dla graczy, tak? Bo tutaj w tych kategoriach to rozważamy, to jest wynik rewelacyjny. Pamiętajcie, że jednostki stacjonarne oparte o typowy PC-towy, tak, i7 plus dodatkowo jakaś karta graficzna pokroju podobna do tego, żeby miała podobną wydajność, chociażby GTX 660 czy odpowiednik AMD, będzie brał około 300 W, tak? To jest prawie raz więcej. Moim zdaniem ta wartość naprawdę ma już tutaj duże znaczenie i będzie na dłuższą metę odczuwana dla naszego portfela. Tym bardziej, że mamy do czynienia, pamiętajcie, z jednostką, której ekran ma przekątną aż 27 cali. I co prawda, to jest oczywiście podświetlanie LED-owe, ale to trzeba podświetlić, tak? W grach ten komputer sprawdza się naprawdę dobrze i ja tutaj nawet nie mam jakichkolwiek w zasadzie uwag, tak? To jest oparty komputer o jednostki mobilne, a bez problemu sobie daje radę również z najnowszymi tytułami, takim jak chociażby Crysis 3. Co do dotyku, w opcji jest tam bodajże do 10 punktów, jak dobrze pamiętam. Tak, do 10 punktów. Natomiast tutaj widzieliśmy, że mamy ekran dotykowy, natomiast jednopunktowy. Kolejna rzecz, w opcji jest również klawiatura i myszka. Ten zestaw, który dotarł do testów, miał tylko klawiaturę, myszki już nie ma albo już ubyła. Jak wiecie oczywiście, co mam na myśli. W każdym bądź razie, że wyposażenie tego komputera razem z systemem operacyjnym, którym jest Windows 8, jest na tyle dobre, na tyle bogate, że po wypakowaniu jednostki z dosyć dużego pudła, po jego włączeniu personalizacji, możemy praktycznie od razu przystąpić do pracy, co moim zdaniem też jest tutaj oczywiście dużym plusem. Co do wyposażenia w porty, niestety, ale tutaj moim zdaniem to wyposażenie mogłoby być trochę bogatsze. Przede wszystkim mamy oczywiście wyjście słuchawkowe, ale zabrakło mi takiego wyjścia w bardziej dogodnym, bardziej dostępnym miejscu, na przykład gdzieś tutaj na panelu frontowym. Dałoby to się ukryć dosyć sensownie i moim zdaniem nie popsułoby całego designu urządzenia. Moi drodzy, jeżeli chodzi o wyniki, jeszcze raz zapraszam Was do recenzji tekstowej. Ja Wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnych filmach.